Witam, przedstawiam 29-calowe koła Okuo MP28 Pro złożone przez Orbea, w tym przypadku do modelu OIS M20. Orbea do ich zaplecenia wykorzystała dość zaawansowane obręcze, które sami zaprojektowali. Posiadają 28 mm szerokości wewnętrznej, są asymetryczne, mają wzmocnienia pod nyplami z otworami pod kątem i co najciekawsze, są zrobione w technologii hookless. Czyli nie mają typowych rantów trzymających oponę, a ich ścianki są całkowicie proste. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Koła wyposażono też w trwalsze, ale i sporo cięższe, mosiężne nyple, cieniowane szprychy Sapim Race i najnowsze piasty DT350 z klasycznymi kołnierzami, co dla mnie jest plusem. Jak to w 350, do wyciągnięcia adapterów z przedniej piasty przydaje się ściągacz Junior Hub Genie, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Tylną z łatwością można rozebrać rękami. Zestaw waży 1900 g, więc okuło są zbliżone do seryjnych kół DTX-M 1700, których recenzja już niebawem na kanale. A czy mogę je polecić? Te koła zostały kupione używane za 1000 zł z przebiegiem około 700 km i już są lekko pokrzywione. Więc albo ktoś się nie przyłożył przy zaplataniu, albo obręcze nie są tak dobre, jak twierdzi Orbea. Jeśli znajdziesz je nowe, poniżej 2000 zł i nie przeszkadza Ci system hookless, to można je brać, ale po czasie pewnie trzeba będzie zrobić korektę naciągu szprych. Powyżej 2000 zł wolałbym jednak sprawdzone od lat i lepiej trzymające cenę koła na obręczach DT. A tak brzmi kompletnie suchy ratchet 36 kontra dobrze nasmarowany. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!